Witam, witam Cię serdecznie. Dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć trochę o wysokowrażliwości. Ostatnio trochę tutaj za dużo live'ów robię. YouTube mi tutaj zasięgi ogranicza, więc postanowiłem obrać taką formę przekazywania treści. W czym Ci przeszkadza wysokowrażliwość w życiu? No właściwie we wszystkim, tak? Nawet jak pójdziesz do jakiejś pracy i Ty się już martwisz, czy dobrze wypadniesz na rozmowie kwalifikacyjnej, wiesz, stresujesz się, ale to nie jest taki dreszczyk emocji, lekkie poddenerwowanie, tylko Ty dosłownie wpadasz w panikę, ręce Ci się trzęsą, nie możesz wykrztusić z siebie zdania albo czujesz ucisk w klatce piersiowej, to już może oznaczać, że masz problem z byciem wysokowrażliwym, tak? I warto się nad tym wszystkim zastanowić. Dokładnie to samo w związku, w relacji z kobietą. Kobieta Cię tam skrytykowała, powiedziała Ci, że załóżmy spotkałeś się z nią na jakąś kawę zapoznawczą, a ona Ci powiedziała: ja zawsze wolałam wyższych facetów. I Ty się przejmujesz, Ty już sobie myślisz, to nawet nie będę próbował, bo jak ona mi tak powiedziała, to faktycznie nie da rady, zbyt dużo myślisz na ten temat, zastanawiasz się potem, analizujesz wszystkie za i przeciw. To są typowe oznaki, symptomy bycia osobą wysokowrażliwą, tak? Dokładnie to samo często występuje w relacjach z bliskimi Ci osobami. Tym bardziej, jak się ograniczasz tylko do osób, które Cię krytykują w życiu, rodzice, znajomi, wszyscy zawsze krytykancko, w ramach krytyki podchodzą do Twoich wypowiedzi i Ty tylko z takimi osobami przebywasz, to już też może Cię właśnie uwydatnić na tutaj bycie osobą wysokowrażliwą, więc co ja bym Ci polecał, żeby właśnie zmienić taki stan rzeczy? Pierwsza sprawa, kiedy pojawiają Ci się natrętne myśli o dziewczynie, z którą Ci nie wyszło, o nerwowej sytuacji w pracy, bo Twój menadżer, szef Cię skrytykował, to po prostu sobie powiedz: odpuszczam to. Niech się dzieje, dobra, może mnie skrytykować, niech się dzieje co chce, koniec. Nie przeszkadza mi to w ogóle. W ogóle mnie to nie rusza. I zajmij swoją głowę, myśli zupełnie czymś innym, tak? Oczywiście to tak się łatwo mówi, ale generalnie jak jesteś wysokowrażliwy, to po prostu Twoje emocje będą Cię tak tutaj Tobą manipulować, że nie będziesz do końca w stanie, może nawet na początku, tego opanować. Więc najlepiej dla Ciebie, żebyś się pozbył wszelkich natrętnych przyjaciół, z takich fałszywych znajomych, którzy Cię krytykują, opiniują, którzy zawsze wchodzą z Tobą w dyskusję, że Ty nie masz racji, bo to już też może podkręcać tą wysokowrażliwość. Oczywiście tak samo jak Twoi rodzice, jak tam kupiłeś sobie samochód, dzwonisz do mamy się pochwalić, a ona Ci mówi: i po co kupiłeś ten samochód, w ogóle na niego nie zasługujesz, no to wiesz, powinieneś sobie oszczędzać pieniądze, bo jest kryzys, no to już pokazuje, jak Ty byłeś pewnie traktowany w dzieciństwie i co z tego dalej może wynikać. Także to będzie podkręcać tą wysokowrażliwość. Często to całe poczucie wysokowrażliwości zaczęło się w Twoim dzieciństwie. Może pochodzisz z rodziny alkoholowej, krytykowali Cię, rodzice Cię krytykowali, matka, znajomi w szkole, byłeś wyśmiewany, mówili na Ciebie uszatek, tak naprawdę byłeś ciągle tutaj poniewierany w szkole. To też ma potem skutki psychiczne. Jak Ty dojrzewasz, Ty dorastasz, to widzisz, Ty już jesteś przewrażliwiony na swoim punkcie. Bo jakaś dziewczyna Ci powiedziała, że nie lubi facetów niższych od siebie, czy tam zbyt wysokich, czy takich, którzy nie pracują na stałe w Polsce, i Ty już to wszystko przeżywasz. Tak samo jak relacje z kobietami, jak to, że kobieta przykładowo mówi, że nie ma czasu, to Ty stawiasz się w takiej pozycji, że Ty musisz z nią porozmawiać, musisz jej wyjaśnić, dlaczego powinna mieć czas, no i to się wszystko źle kończy. Także zwróć na to uwagę, bo macie bardzo często z tym problem. No i niestety, potem się okazuje, że Ty za dużo myślisz o sytuacjach, które i tak nie mają sensu, bo zrozum, zawsze będziesz krytykowany w życiu. Co byś nie zrobił, to ludzie coś sobie na Twój temat pomyślą i właściwie jak nie chcesz być krytykowany, czy tam nawet hejtowany, to nie rób nic, to wtedy nawet nikt sobie na Twój temat nic nie pomyśli, ale chociaż znając życie, to nawet chodząc po ulicy, ktoś sobie na Twój temat coś może pomyśleć, nie? Nawet to, że nie wiem, że masz zbyt odblaskowe okulary.
I co? No i nic. Trzeba sobie jakoś z tym żyć. Ja osobiście uważam, że krytykę innych ludzi, tym bardziej takich, którzy się nie znają, należy mieć w dupie. A jeśli ty przebywasz w gronie osób, którzy za bardzo cię krytykują, którzy za bardzo ciągle mają coś do ciebie, nie wspierają cię, nie masz takich prawdziwych przyjaciół, no to oczywiście ty będziesz się robił też wysoko wrażliwy, bo jakby będziesz się ciągle zastanawiał nad tym, czy jesteś odpowiedni, czy jesteś akceptowany, czy ludzie chcą z tobą przebywać. I to już samo w sobie niestety też jest szkodliwe i będzie powodować, że oczywiście masz natrętne myśli w głowie, pojawiają się takie natrętne myśli, czy ty tutaj jesteś lubiany, czy nie, i to już też może prowadzić do eskalacji tej całej wysokowrażliwości. Natomiast wydaje mi się, że główne powody powstawania tego typu zjawiska to jest dzieciństwo, tak? Trudne dzieciństwo, rodzina dysfunkcyjna, może byłeś ofiarą przemocy w dzieciństwie, rodzice na ciebie krzyczeli, byłeś bity, poniżany, może obserwowałeś jako małe dziecko rozwód rodziców, ich kłótnie, i teraz ty jesteś po prostu wyczulony na tego typu bodźce zewnętrzne, czegokolwiek nie widzisz, co w pewien sposób jest nasycone wysoką energią emocji, no to ty to dużo bardziej odczuwasz. Tak samo osoby wysoko wrażliwe dużo bardziej czują na przykład to, jak ktoś wydaje z siebie jakiś donośny dźwięk, albo załóżmy, że ktoś sobie szura paznokciami po płytkach. I ty jak to słyszysz, to już wpadasz, już cię ciarki przechodzą, tak? To też może być sygnał, że jesteś wysoko wrażliwy, albo sytuacja, że pójdziesz na koncert i nie lubisz stać w tłumie ludzi zbyt głośnej muzyki, bo jakby czujesz się nieswojo. Dostajesz pewnego rodzaju klaustrofobii. I to też rzeczywiście może być problem połączony z wysoko wrażliwością. Jak się od tego uwolnić? Po prostu uwolnij swoje emocje. Przestań o tym myśleć. Koncentruj się na tu i teraz. Uśmiechnij się. Powiedz sobie, jak fajnie, jak się dobrze dzisiaj czuję, jaka piękna pogoda. Nie myśl, po prostu nie myśl, bo im bardziej będziesz myślał, tym w rzeczywistości te nawyki lękowe, tudzież natręctwa nerwicowe powrócą. I przecież dokładnie to samo mają faceci, jeśli chodzi o relacje z kobietami, nie? Dziewczyna im powiedziała, że się rozstaje z nimi i oni za dużo myślą o tej dziewczynie, dlaczego, jakie były powody. I to myślenie tak naprawdę powoduje, że ty się mentalnie uzależniasz od tej kobiety. A ona chce od ciebie odejść. No i jak ty się uzależniasz, no to oczywiście za bardzo zaczynasz też robić głupoty, przepraszasz ją, przestajesz być tym szanującym się, atrakcyjnym facetem, no i kobieta jeszcze bardziej tobą gardzi, odsuwa się. To wszystko poprzez bycie wysoko wrażliwym. Dokładnie ta sama sytuacja ma miejsce, kiedy chcesz podejść na ulicy do kobiety, przeżywasz to wszystko, jak zagadać, co potem powiedzieć. Zamiast normalnie podejść, uśmiechnąć się, powiedzieć hej, przejdźmy się. Widzisz, masz tendencję do tego, że za bardzo jesteś właśnie wyczulony na te wszystkie bodźce emocjonalne. I to jest negatywne, bo to cię będzie hamować, nawet jeśli chodzi o rozwój życiowy. Zobacz, dostajesz się do nowej pracy, czy tam prowadzisz własną firmę, masz porozmawiać z kluczowym klientem i ty wpadasz w taką panikę, w takie nerwy, że nie potrafisz zdania z siebie wykrztusić. I to już samo w sobie będzie powodować, że nie odnosisz sukcesu, no bo twoje emocje sprawiły, że nie wypadłeś korzystnie, twój wizerunek był nieodpowiedni, nie wzbudziłeś zaufania, ta druga strona nie polubiła cię, bo zobaczyła, że jesteś pospinany, nerwowy, w ogóle się nie uśmiechasz. Także wysoka wrażliwość to jest naprawdę jeden tutaj z tych schematów zachowania, tudzież czucia właściwie emocji, który powoduje, że możesz mieć poważne problemy nie tylko z kobietami, ale w życiu, bo twoje emocje po prostu przejmują kontrolę i ty zaczynasz zachowywać się w głupi sposób. Dokładnie to samo przecież może być w związku. Dziewczyna ci powiedziała, skrytykowała cię w jakiś sposób, że nie lubi facetów, którzy się spóźniają, i ty to wszystko wziąłeś do siebie i teraz się tłumaczysz albo krzyczysz na nią i ona już sobie tak spogląda na ciebie i widzi, no ten facet jest niestabilny emocjonalnie, no to ja chyba go nie chcę, tak? I się odsuwa na bok. Dziewczyna ci nie odpisuje na SMS-a po randce i się nakręcasz i do niej piszesz i myślisz o niej. Po co? Po co się tak męczyć? Jakbyś ją zostawił w spokoju, często sama by się odezwała. Tak wygląda rzeczywistość, więc myślę, że powinieneś to przeanalizować. Czy jesteś wysoko wrażliwy?
i skąd się wzięła u Ciebie ta wysokowrażliwość? Bo bardzo często jest to związane z Twoim dzieciństwem. To, jak byłeś traktowany w szkole, przez rówieśników, przez znajomych i być może dalej masz tego typu toksyczne towarzystwo, w którym wyrosłeś, że Cię tam przezywali uszatek czy gargamel, bo miałeś krzywy nos i tak naprawdę ten Twój nos nie jest wcale taki krzywy, no ale poprzez toksyczne środowisko Ty nabrałeś pewnych obaw co do rzeczywistości, co do kobiet, co do relacji z nimi i teraz masz niesamowite problemy właśnie w kontaktach, nie tylko z kobietami, ale z ludźmi. Jak wchodzisz do nowego kręgu, gdzieś tam ludzi, znajomych, to od razu się zastanawiasz, czy oni Cię polubili, czy dobrze wypadłeś, myślisz na ten temat, wiesz, to naprawdę Cię nie doprowadzi do niczego dobrego. Jak ktoś sobie coś złego na Twój temat pomyśli, to sobie pomyśli i nie masz po prostu na to wpływu, nie masz na to wpływu. Ja uważam, że pomimo tego, że na mnie też ludzie piszą różne tutaj hejty, komentarze, to nie należy się tym w ogóle przejmować, tak uważam, tylko trzeba mieć to głęboko w D, uśmiechnąć się. Jak ktoś ma tak parszywe życie, że musi o Tobie opowiadać, Ciebie komentować, krytykować, to najczęściej to wynika z zaniżonego poczucia własnej wartości i chęci zwrócenia na siebie uwagę, tak? To jest takie skomlenie. Zobaczcie, on jest taki kiepski, żeby on się poczuł lepiej, tak? Ta osoba, która krytykuje. Więc tak trzeba to postrzegać psychologicznie. Natomiast jak Ty masz, mówię, problemy z wysokowrażliwością, to pierwsze, co, drogi kolego, powinieneś zrobić, albo koleżanko, pozbądź się toksycznych znajomych. Może to być najbliższa rodzina, matka, która Cię od dziecka krytykuje, która Ci wiecznie mówiła, że jesteś brzydki, że tam w życiu sobie rady nie dasz. Może to być Twoja zazdrosna dziewczyna, która buduje w Tobie poczucie tutaj uległości, tudzież zaniżonego mniemania o sobie. No i Ty potem przestajesz po kilku latach takiego związku wierzyć w siebie. Nawet w pracy masz gorsze efekty, no bo wstydzisz się klientowi zaproponować wyższą cenę, no bo wewnętrznie czujesz, że nie jesteś tego warty, tak? Tych pieniędzy. Zobacz, jak wiele rzeczy w naszym życiu wypływa z poczucia tego, czy jesteś wysoko wrażliwy, czy nie. Bo jakbyś był robotem, dokładnie byś wiedział, co mówić ludziom. Nie bałbyś się ich reakcji. W ogóle byś na to nie zwracał uwagi. Tak samo z kobietami. Wiesz, co powiedzieć? Może słuchasz moich materiałów, ale tego nie robisz. Po prostu Twoje emocje tak bardzo Cię trzymają, że nie jesteś w stanie tego powiedzieć kobiecie, nie jesteś w stanie tego powiedzieć ludziom, co chcesz powiedzieć czasami nawet, jak się nie zgadzasz z nimi, bo Ty się boisz krytyki. Boisz się tego, że Cię ludzie przestaną lubić albo że kobieta sobie coś złego na Twój temat pomyśli. I to właśnie Twoje emocje Cię trzymają, to poczucie wysokowrażliwości, więc czas to zmienić i zacznij żyć na własnych zasadach. Przestań się przejmować tym, co myślą o Tobie inni, czy kobieta, z którą się spotkałeś, do Ciebie napisze, czy ona chce być pocałowana. Przestań się po prostu martwić. Zobaczysz, jak Ci to pomoże, jak się uwolnisz mentalnie, emocjonalnie i do jakich efektów Cię to zaprowadzi. Jak się podoba filmik, oczywiście polecam inne z mojego kanału tutaj. Kupujesz dzisiaj jeden materiał, drugi dostajesz gratis, tylko do dzisiaj do północy, także korzystaj. Pod spodem masz listę kursów. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, potem coś nagram. Cześć.